Niektóre kobiety nie są pewne, czy będą mogły karmić ze względu na kształt brodawek piersi. Trzeba pamiętać, że każda pierś wytwarza mleko, a brodawka ma tylko ułatwić dziecku uchwycenie piersi. Aby podać pierś, należy skierować brodawkę w stronę podniebienia dziecka. Dotknięcie tego miejsca jest dla dziecka czytelnym sygnałem, że zaraz popłynie mleko. Ale to nie przesądza o powodzeniu karmienia. Dajmy brodawkom szansę. W ciąży kształt brodawek może się sam zmienić. Dziecko w czasie ssania może zupełnie sprawnie uchwycić taką trudną brodawkę. W czasie pierwszych dni po porodzie wielokrotnie będziecie trenować przystawianie do piersi pod okiem położnej. Odciąganie pokarmu za pomocą laktatora też pomaga brodawce osiągnąć komfortowy dla dziecka kształt. Wiara w sukces i konsekwencja w postępowaniu to podstawa. W kształtowaniu brodawek pomagają osłony formujące. Osłony formujące noszone pomiędzy karmieniami pod biustonoszem uelastyczniają tkanki wokół brodawki. Wystarczy je nosić kilka godzin dziennie. Nie polecamy używania ich w czasie ciąży, jedynie po porodzie. Po kilku dniach stymulacji, gdy pokarmu jest więcej, a dziecko nadal nie chwyta piersi, można użyć kapturka, czyli nakładki na pierś jako protezy brodawki. Dobierając nakładkę, sugerujemy się szerokością brodawki u podstawy, a nie wiekiem dziecka czy rozmiarami jego buzi. Nakładka powinna ściśle przylegać do brodawki. Trzeba się starać, aby jak najwięcej brodawki zostało wciągnięte do środka kapturka. Przy karmieniu przez nakładki trzeba kontrolować, czy dziecko ssie prawidłowo, czy słychać połykanie i czy się rzeczywiście najada. Z reguły kapturki potrzebne są krótko. Pierś ssana przez nie zmienia kształt na bardziej chwytny w ciągu kilku dni. Część mam używa osłonek jako protezy brodawki tylko na sam moment uchwycenia. Gdy brodawka wypełni kapturek, przerywają na chwilę karmienie, ściągają nakładkę i dziecko je dalej spokojnie.